zwołano Sejm Rozbiorowy w 1793 roku. Oczywiście, jak to zwykle w takich sytuacjach, zaborcy zrobili wszystko, żeby posłami wybranymi na sejmikach na ten Sejm byli ludzie skorumpowani, zastraszeni, całkowicie dyspozycyjni w stosunku do Rosji. Ale to się do końca nie udało, bowiem na Sejmie Rozbiorowym jednym z posłów był również Tadeusz Rejtan, ponieważ była grupa posłów, która była gotowa zrobić wszystko, żeby do hańby zatwierdzenia przez polski parlament rozbiorów Polski nie doszło. Taki chyba najładniejszy literacki wizerunek Tadeusza Rejtana znajdziemy w pamiątkach Soplicy Henryka Żywuskiego. Pozwólcie, że przeczytam krótki fragment. W szkołach panu Tadeuszowi wszyscyśmy nad sobą wyższość przyznawali. Lubo do nauki był dość tępym, a w zabawach najczęściej zamyślony, nawet ponury. Nie miał tej giętkości towarzyskiej innym niezbędnej dla otrzymania popularności. Jeżeli jakiś obywatel nawiedzający ojców jezuitów o dawnych rzeczach polskich mówił, pan Tadeusz wszelkie zabawy nasze opuszczał i w głębokim milczeniu przysłuchiwał się tym opowiadaniom. I już nic zadumania rozerwać go nie mogło. Na korytarzu klasztoru wisiała mapa Polski. To idąc na zabawę, jak na nią okiem rzuci, stanie przy niej jak wryty. I z nią się wpatruje tak zamyślony, że już nic koło siebie nie słyszy. Choć studenci wrzeszczą, że ledwo umarłego by nie zbudzili. I nieraz rekreacja się skończy, a jego przy mapie zastają, jak go zostawili. Ojcowie jezuici długo usiłowali, by jego oduczyć od tego ustawicznego zamyślania się, ale przekonawszy się, że to było na próżno, zostawili go. Ile, że w postępkach swoich był bardzo łagodny i pokorny dla zwierzchności szkolnej. Dalej, że Wózki opisuje historię, kiedy to jeden z uczniów próbował go przekonać, że w obliczu klęski trzeba wchodzić w układy z nieprzyjacielem. Wówczas ten spokojny Rejtan miał rzucić w niego kamieniem i ranić go w głowę. Pomimo dotkliwej kary odmówił przeprosin. Według Żewuskiego miał wówczas powiedzieć: co by zrobił, tego nie żałuję i nie przeproszę. Choćby mnie zabić miano, a każdego uderzę, co mnie powie, że godzi się w zmowy wchodzić z najeznikami ojczyzny. Był więc Rejtan patriotą, był więc człowiekiem bezkompromisowym. Walczył też za Rzeczpospolitą w 1764 roku w ramach Konfederacji Nieświeckiej przeciwko wojskom rosyjskim. Walczył również w szeregach Konfederacji Barskiej. Teraz został wybrany posłem z ziemi nowogrodzkiej. W instrukcji napisano, że ma zrobić wszystko, żeby nie doszło do zatwierdzenia rozbioru. No i rzeczywiście tej instrukcji był wierny. Już pierwszego dnia zaprotestował przeciwko zawiązaniu Konfederacji, gdyż sejmiki nie wypowiedziały się w tej sprawie, a zatem cała akcja miała charakter bezprawny. Czyli Tadeusz Rejtan zerwał Sejm Rozbiorowy. Zgodnie z polskim prawem Sejm nie miał prawa obradować, więc nie mógł zatwierdzić rozbioru Polski. Ale niestety, w tej sytuacji, kiedy liberum veto mogło być błogosławione, zlekceważono protest Rejtana, złamano polskie prawo. Pomimo słusznego protestu akt Konfederacji wpisano następnego dnia do akt Grodzkich, a sąd Konfederacji skazał zaocznie dzielnego posła Nowogródzkiego na kary kryminalnej i konfiskatę dóbr. Ale Tadeusz Rejtan z gronem posłów dalej walczył przeciwko hańbie zatwierdzenia rozbioru. Na trzeci dzień obrad sejmowych, nie chcąc dopuścić do wyboru marszałków, stanął w drzwiach, rozkrzyżował ręce i zaklinał zbliżających się do niego posłów na miłość Boga i ojczyzny, by nie zdradzali jej interesów i nie opuszczali w potrzebie. Widząc, że jego przemowa nie robi na przeciwnikach żadnego wrażenia, rzucił się na ziemię, wołając, aby weszli, jeżeli chcą to uczynić, lecz przez jego ciało. Marcin Lubomirski wraz z innymi nie zawahał się tego zrobić. Gdy do jego protestu dołączyła się publiczność, interweniowała Straż Marszałkowska. Co dalej robi Rejtan? Z grupą posłów, wśród której był m.in. Korsak, Bohuszewicz, blokują salę obrad. W trójkę przez 36 godzin okupują pomieszczenia.
Niczego nie jedli, mówiąc, że nie chcą robić z izby poselskiej karczmy. Ustąpili dopiero wtedy, gdy się przekonali, że opór jest nieskuteczny. Podobno marszałek tego haniebnego sejmu, Adam Poniński, miał mu obiecać 2000 dukatów za przystąpienie do Konfederacji. Podobno Rejtan zrewanżował mu się kwotą 5000 za zrzeczenie się marszałkostwa. Proces Rejtana był nieskuteczny. Sejm rozbiorowy zatwierdził pierwszy rozbiór Polski. Ale Rejtan ratował honor Polski. Stał się symbolem patriotycznej niezłomności. Jakie były dalsze jego koleje życia? To już były dość tragiczne. Po pierwszym rozbiorze Polski osiadł rodzinny majątku w Ruszówce. Zapadł na chorobę umysłową i pewnego dnia zobaczył przez okno, że do dworu wchodzi rosyjski generał. Był przekonany, że to po niego. Zbił szybę i zjadł szkło, raniąc sobie w sposób śmiertelny jelita. Umierał w straszliwych męczarniach. Konał 2 dni. Podobno krótko przed śmiercią wróciła mu świadomość. Według Henryka Rzewuskiego jego ostatnie słowa brzmiały następująco. Rozmyślnie nigdy mojego Stwórcy nie obraziłem i najmniejszego powątpiewania nie miałem o wierze. Tuszem, że mnie miłosierdzie i zasługi jego najdroższego syna nie ominą. A cierpienia mnie, nędznego, ofiaruję Tobie, o Panie, za moją nieszczęśliwą ojczyznę. Rejtan umarł 8 sierpnia 1780 roku. Drodzy widzowie i słuchacze, przypominam, że informacje o kolejnych wydarzeniach dnia znajdziecie na moich profilach na portalach społecznościowych Facebook i Twitter, użytkownik Bażanin1768. Polecam również Państwa uwadze mój profil na portalu Patronite, użytkownik Bażanin. Pozdrawiam serdecznie.